Yo, yo, z tej strony Ryson. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu The Yar Billions. Kończymy sobie dzisiaj krucze kopalnie. Potrzebujemy 2000 dochodu. No i ilu mieszkańców? 700. Mamy jeszcze mnóstwo czasu. Mnóstwo czasu też do kolejnej hordy, więc można by się też troszeczkę umocnić. Ale póki co, tak, tutaj mamy już załatwioną sprawę. Te cztery panie pójdą sobie tutaj, a ja chciałbym się umocnić z tej strony. Tak jest, spalniemy sobie tutaj to, czy nie, czy może lepiej przenieść się tutaj kawałek dalej. Dobra, na razie niech tak zostanie jak jest. Gdzie tu nas gryzą z tej strony? Tutaj nas gryzą z tej strony, aha, no dobra. Okej, okay. Tutaj jest wyczyszczone, tutaj jest wyczyszczone, tutaj się rozbudowujemy w tę stronę. Na razie nie mamy pieniążków. No dobra, idziemy dalej, wyczyścimy sobie całą mapkę, bo dlaczego by nie? Mamy tutaj ekipę 22 żołnierzy, to jest całkiem sporo. Przydałaby się już ta wieża energetyczna do tych większych hord. Dobra, teraz będzie mi się ciągle ten komunikat pojawiał, że gryzą, a wy chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie. Aha, nie mamy nawet, nie mamy osadników, robotników nie mamy. Musimy jak najszybciej rozbudować sobie gdzieś wiochę. Może tutaj jest fajny teren na domki. Tak myślę, że chyba zrobię. Nie mam czego, nie mam drewna, nie, nie mam pieniędzy. No dobra, trzeba te domki sobie postawić, chateczki i pójdziemy sobie tutaj w tę stronę. Jeszcze tutaj trzeba się jakoś zabudować. No nie wiem, może nam się uda przed tą hordą osiągnąć te 2000. Na pewno jest to możliwe. Na pewno jest to możliwe. Ale póki co trzeba się tutaj jakoś jeszcze rozbudowywać. Zaraz tutaj, nie, odtąd zaczniemy sobie. Dobra. Jedziemy dalej. Nie ma tutaj co się szczypać z tymi. Trzeba jak najwięcej tego nastawiać. A, już miejsce się skończyło, tak? No dobra, pojedziemy w tę stronę. Tutaj może jeszcze się jakaś... farma jeszcze się może jakaś zmieści. Okej, okay, weźmiemy sobie tutaj... tę stronę wyczyścimy całkowicie. Dobra, sprawdźmy, co z farmą. Tak jest, tutaj się jeszcze jedna zmieści. Tutaj się jeszcze jedna zmieści. Tutaj walniemy sobie w tę stronę. O, cyk. I w tę stronę, cyk. Dobra, wy sobie chodźcie tutaj. Dobra, oni sobie czyszczą. My tutaj sobie budujemy farmy. Teraz tak, przydałoby się jeszcze właśnie jakieś... jakieś prądy by się przydały. Tutaj jest idealne miejsce. Tutaj jest idealne miejsce. O, może tutaj jeszcze jakieś miejsce. Dobra, wyczyścimy sobie to. Nie wiem, czy tutaj czasami te małe grupki nie mogą przyjść. Dlatego tam też trzeba się jakoś zabudować. Trochę słabo z pieniędzmi. 800 zł na cykl to jest dosyć mało, dlatego postaramy się w pierwszej kolejności to zwiększyć. Ok, tutaj możemy sobie postawić jeszcze od razu magazyn. Tutaj mam magazyn w obrębie tego. Tak, mam magazyn, dobra. Fajnie. Dobra, chodźcie tutaj zrobić mały porządek.
Okej, tutaj się jeszcze rozbudujemy kawałek w górę i zrobimy sobie tutaj chyba obronę. Jedziemy już oczywiście z o 290, bardzo dobrze. Czyli zabraknie nam tylko jakieś w sumie 700. No dobra, tutaj możemy sobie domki ponastawiać. O, może w ten sposób. Aha, tutaj już nie. No ale dobra, to nic. Jedziemy teraz. Dobra. Wychodźcie tutaj. Wy jak sobie radzicie? Myślę, że dobrze. O, tutaj mamy drewno. Się na pewno przyda. Tutaj widzę, jest jakiś kamień. Też fajnie byłoby go zdobyć. Chociaż kamień w sumie jeszcze nie jest nam potrzebny. Aż w takich wielkich ilościach. Dobra, tutaj sobie walniemy obronę. Dobra, w razie co od razu sobie postawimy tutaj dwie balisty. Nie mamy czego, nie mamy drewna. Będzie nam potrzebne jeszcze oczywiście jedzenie. Tutaj jest fajne miejsce na farmę. Czy gdzieś jeszcze mamy jedzenie? Tutaj coś możemy pozyskać. Tu już chyba wszystko. To byśmy mogli sobie zająć. Tu jest dużo jedzenia. Tu jest trochę drewna. Ja bym to capnął. Idziemy tutaj i idziemy wtedy tutaj. No dobra. W pierwszej kolejności trzeba się zabezpieczyć. Zrobimy sobie coś takiego. I możemy sobie walnąć jeszcze coś takiego. To, ale to później może przy ataku. Aha, bo ja im nie wcisnąłem im ataku, no i oni sobie po prostu sobie szli, tak? Dobra, idźcie tutaj. Teraz tak, weźmy się troszeczkę, może ulepszmy, jeśli chodzi o chatki. No i żołnierzy, miałem jeszcze produkować przecież żołnierzy. To jest też bardzo ważne. Gdzie oni tutaj przyjdą? Tutaj przyjdą, dobra. Siła ognia musi być cały czas zwiększana. Dlatego, że nie wiem jak to przy tej następnej hordzie, nie wiem jak to będzie wyglądało. Zostało jeszcze 5 dni, no mogę nastawiać tych balist w razie co, jak tylko się dowiem z której strony przyjdą. To już będzie wtedy masówka na pewno. No dobra, jedziemy dalej. No i brakuje jedzenia, tak? No trochę lipa z tym jedzeniem. Sprawdźmy, może tu 30 jeszcze wyciągnę, tu 32. No muszę korzystać z tego co mam, tak? Tutaj 29, 26, 31, dobra. Tutaj nie chcę stawiać, dlatego że tutaj muszę kolejną jeszcze gdzieś, o, kolejne balisty wstawić. Oni sobie tutaj oczyszczą te tereny. Dobra. Co dalej? Wszystkiego mi brakuje. Brakuje mi też energii. A właśnie, to mogę sobie już zniszczyć. I chyba będę mógł tutaj wstawić jeszcze jedną. O właśnie, farmę. Tu jeszcze nie. Tu już się nie opłaca. 20 tylko. Tutaj może jeszcze nie, bo tutaj będę mógł jeszcze balistę sobie wstawić, tak? No, w razie gdyby przyszli z tej strony, jakoś tutaj wzmocnić obronę. Tutaj jeszcze fajnie byłoby, o właśnie, coś takiego postawić, ale to może później. Kamienny warsztat. No niech będzie, mam tych pieniędzy sporo. Wińcy żołnierzy. Tutaj jeszcze mógłbym wstawić jedną farmę. No nie mógłbym tutaj wstawić. No szkoda, szkoda. Tutaj?
Nie, tutaj można by balistę wstawić. Dobra, na razie mam 147. Na razie z tym jest ok. Gorzej tutaj teraz wychodzi z prądem. Ale gdzieś tutaj to wciśniemy. O, chociaż też może być słabo z tym prądem. Tutaj coś, o, tutaj jeszcze coś można wcisnąć. Dobra, i na razie wystarczy. Ok, ciśniemy dalej z domkami, tyle ile możemy. Dobra, brakuje prądu, poczekamy na prąd. Z prądem muszę uważać, bo prąd mi będzie potrzebny też później do balist. Dlatego nie mogę tak sobie szastać tym prądem, w sensie, że no muszę uważać, żeby mi też starczyło na obronę, żeby w kluczowym momencie móc postawić po prostu balisty, tak? No dobra, tu jeszcze mogę jeden wstawić prądzik. No dobra, mamy już 1450. Myślę, że tymi domkami moglibyśmy. A, już nie mam znowu tego jedzenia, tak? No nic, chyba poczekamy na tą hordę. Spróbujemy się jakoś przed nią obronić. No i chyba już wtedy budyneczkami, czy zajmiemy jakąś kolejną kopalnię złota i myślę, że to powinno w zupełności wystarczyć na to, żeby się obronić. Dobra, 42 żołnierzy. To powinno wystarczyć. Jeżeli hordy przyjdą tylko, przyjdzie horda tylko z jednej strony, to powinno w zupełności nam wystarczyć. Ale ja spróbuję jeszcze gdzieś tutaj może coś wycisnąć. Cyk. Naprawdę już nigdzie nie mogę postawić. No tu bym mógł jeszcze postawić. Tu bym mógł jeszcze postawić 44. A postawię, czemu by nie? Gdzie będę mógł wtedy postawić? Tu jedną balistę będę mógł postawić, tu jedną balistę będę mógł postawić. W razie co to się to porozwala? Nie to chciałem zobaczyć, tylko chciałem to zobaczyć. Tu kolejne 34. 1737. No, przyznam szczerze, że to już jest bardzo malutko. 35 dzień. A trudno, pobawimy się jeszcze trochę. Mam czas, dlaczego by nie? Trochę więcej jeszcze żołnierzy. Chodźmy może w tę stronę. Tutaj już jest ogarnięte. Chodźmy może w tę stronę. No bo gdzie by tak się można było rozwinąć? Może tu by się rozwinąć, w tę stronę gdzieś tutaj sobie. Gdzieś tutaj sobie zrobić dalej barykadę, tak? Tylko, że tutaj nie ma. No, tutaj. No, ewentualnie tutaj można byłoby jeszcze ze dwie farmy wrzucić. Ewentualnie można byłoby się pobawić jeszcze tym. Ale tym też nie ma. No dobra. A, mamy 44. Dobra, to jedziemy. Ciśniemy dalej z domkami. A nuż się uda. Ciekawe, czy jakbym porozwalał na przykład te. Ile to kosztuje? 15. Czyli musiałbym rozwalić ile? 10 to by było 150. No 20 by wystarczyło. A czy mam 20? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No myślę, żeby dał radę. Gdybym chciał to skończyć w tej chwili, no to. To myślę, że dałoby radę bez problemu. Ale mówię, tak jak mówię, jeszcze się pobawimy chwilę.
Przejdziemy sobie jeszcze tą hordę jedną, no i wtedy zobaczymy. Tak jak mówiłem, prościutka misja. O, mogę sobie jeszcze co najwyżej powstawiać takie, o, coś takiego, żebyśmy mogli gdzieś się tutaj, o, właśnie coś takiego zabarykadować dalej. O, tutaj coś takiego i tutaj coś takiego, żebyśmy mogli po prostu z tą obroną wyjść kawałeczek dalej. W razie gdyby nas to... O, jest, z zachodu. Czyli będzie albo tu, albo tu, albo tu. Dobra, chodźcie może. Wracajcie już. Wracajcie, a ja sobie zaplanuję tutaj gdzieś... O, zaplanuję sobie tutaj gdzieś jakąś obronę. Zrobimy coś takiego. Tutaj też sobie walniemy jakieś balisty dodatkowe. O, coś takiego. Dobra, tu się buduje. Tutaj by się też przydało, tylko że nie mam drewna. Już drewno mam. Tutaj za dużo to balist nie postawię. Dobra, rozwalcie to. Dwie godziny zostało, tak? No tu by się jeszcze jedna balista na pewno przydała z tej strony. Nie mogę? A dlaczego nie mogę? Aha, zbyt blisko torów. Dobra, idzie tutaj. Czyli prawdopodobnie niestety tutaj przyjdzie. Trzeba się tutaj wzmocnić jakoś solidnie. Tak się nie da, ale możemy postawić tutaj. Możemy postawić tutaj. I chodźcie wy żołnierzyki tutaj. To trzeba zniszczyć i trzeba tu jeszcze jedną balistę koniecznie postawić. Czy to się tutaj da jakoś inaczej postawić? Tak, ja muszę to postawić jakoś inaczej. Może tu i tu. Tak na wszelki wypadek, ze dwie. O właśnie, coś takiego. No dobra, i chodźcie wy tutaj. Tylko to mnie martwi, że ja mam tutaj tak mało, że tak powiem. No właśnie, no właśnie. Gdzie są moje panie? W razie co rozwalę tutaj to i spróbuję ich troszeczkę odciągnąć. No zobaczymy jak to wyjdzie. No niech się te balisty już zrobią może. W razie co jeszcze jedna balista. I w razie co trochę tutaj, o właśnie coś takiego, oj, ale ich tutaj jest. Dobra, buduje się kolejna balista. Dobra, wycofajmy się troszeczkę. Nie no, myślę, że to przejdziemy, że to ogarniemy. Tak jest, ogarniemy to bez problemu. No i okej, i o to mi chodziło właśnie. No, żołnierze zrobili robotę. Dobra, tutaj sobie porozwalamy to, bo jest to niepotrzebne w tej chwili. 48 dzień. No, to my sobie to porozwalamy. To sobie rozwalimy. Tutaj sobie zrobimy o, coś takiego. Odbudujemy naszą tutaj
obronę. No i co? No i domki, tak? Trzeba się gdzieś tutaj rozbudować dalej. W tę stronę może tutaj pójdziemy. Chodźcie może tutaj. A ja sobie może rozbuduję o coś takiego. Czy tutaj coś jest? Nie, tutaj akurat nic nie ma. O, jeden jakiś tam zombiaczek się tutaj odnalazł. No dobra. To co, jedziemy dalej z domkami? Myślę, że pora kończyć ten scenariusz. Znowu brakuje jedzenia. O, tutaj może jakoś się zabuduje w tę stronę. Ale to by trzeba byłoby tutaj się podciągnąć z energią. No i tutaj może w tę stronę się zabuduje jeszcze. Albo tak może, o, może tak. To chodźmy może w tę stronę z energią dalej. Dobra, wy tutaj nie dokończyliście roboty. Chodźcie może tutaj. Więcej żołnierzy nie potrzebuję. Tutaj można to zniszczyć już. O, coś takiego, właśnie. Coś takiego bym potrzebował. To można już zniszczyć, to można już zniszczyć, to można już zniszczyć, to można zniszczyć. Wy sobie idźcie tutaj. To można już zniszczyć. Proszę bardzo, 1600 już prawie jest. Budujemy sobie dalej. O, właśnie, coś takiego. Ajajaj, zabrakło jednego. Chwileczkę, może zrobimy to inaczej. Może zrobimy to tak i zrobimy to właśnie w ten sposób. Tutaj jeszcze jakiś tartaczek. Jeszcze jakieś może, o, coś takiego. Tutaj już mamy wszystko zrobione. Dobra, wrogowie są zbyt blisko. Dobra, chodźcie tutaj zrobić porządek. Może wy też chodźcie tutaj zrobić porządek. Tutaj jakiś jeden zbłąkany się znalazł. Ok, trzeba tu jeszcze chyba postawić. O, właśnie, jeszcze jedno. Oj. Dobra. Dały radę, panie. Ogarnęły temat. No, a my tymczasem stawiamy domeczki. Tutaj jakieś trzy niepotrzebnie postawili kamienie, ale jakoś sobie poradzimy z tym, ogarniemy temat. Dobra, nie, tu już nie będziemy stawiać żadnych bram, to już nam się nie przyda. Ja chcę tylko tutaj to zagrodzić. Już na hordy się nie przygotowujemy, na hordę nie ma sensu. Ja mam zamiar to skończyć do... no już w sumie niedługo. Dobra. Okej. Dobra, jeszcze z tej strony tak na wszelki wypadek, żeby nas tutaj nic nie zaskoczyło. To można rozwalić, to można rozwalić, to można rozwalić. Oj, nie to. Nie to chciałem, nie to. Dobra, jak już to, tu jesteśmy. No i gdzie ja mam to teraz wcisnąć? Gdzie to było? Tutaj? Chyba tutaj, dobra, zrobimy coś takiego. Gdzie są nasi panowie? Nasi panowie idą sobie tutaj.
Dobra, za dwie balisty. Aha, nie mogę tutaj postawić na razie. Trochę mi się pomyliło. Okej, dobra. Gdzie jeszcze mogę sobie zbudować jedzenie, jakąś farmę? Tutaj już nie, tutaj jeszcze, ale muszę poczekać chwilę. Okej. O, nawet już nie musiałem. Okej, mamy to. Kolonia ukończona, tak? 1400 ponad 1400 kolonistów, produkcja złota 2000. Także, jak widzicie, poziom brutalny 300%, wynik końcowy 600. Mamy to. Kolejna osada jest pod naszym dowództwem. O, mamy tutaj terytorium olbrzyma, też fajna misja. Fajna misyjka, że tak powiem, w takim klimacie zimowym. Kontrola nad tym zimnym obszarem jest kluczowa dla całkowitego przejęcia północnych gór i zablokowania dostępu zarażonym spoza łańcucha górskiego. Zwiadowcy dostrzegli zarażonego olbrzyma. Gigantyczny rozmiar tych stworzeń spowodowany jest jakimś nieznanym efektem wirusa. Jak gdyby był mutacją. Twoim celem jest pokonanie olbrzyma, który przebywa na północnym wschodzie i pozbycie się wszystkich zarażonych z okolicy. Zachowaj czujność w pobliżu olbrzyma, jeśli zwabisz go do kolonii, zanim zwerbujesz armię. Skończy się to katastrofą. I chyba sobie tą misyjkę weźmiemy w następnej kolejności. Później pójdziemy może na przylądek sztormów, a później na wąski szlak. Ale dzisiaj sobie jeszcze przejdziemy, spróbujemy przejść hordy. Skoro odcinek nie był taki długi, ale najpierw, żebym nie zapomniał, weźmiemy sobie najważniejsze sfery plazmowe. I tak się troszeczkę chciałem zastanowić, co dalej, czy tą energię cieplną wziąć. Czy może ten betonowy mur, też fajny. Zresztą to dalej jest waluta. Mamy bank, który nam zwiększa przychód pieniężny z okolicznych budynków, z okolicznych chatek, domków i tak dalej. Cóż jeszcze? Rynek też by się przydał. No jest tego sporo do wzięcia. Myślę, że po kolei będę już tutaj. O, to snajper też by był fajny. No, myślę, że wezmę sobie albo ten beton i te kamienne mury, albo może to, może rynek. Rynek też zwiększa. Rynek jest fajnym budynkiem, dlatego że zwiększa nam. Zmniejsza nam zapotrzebowanie na żywność w okolicznych domostwach, czyli tak jakby no, dodaje nam jedzenia, tak? No i dodatkowo sprzedaje nam nadwyżkę surowców, czyli jak mamy full na maksa, full na przykład kamienia, czy innego surowca, czy jakiegoś żelaza, no to to się wtedy sprzedaje, tak? Dostajemy za to złoto, także to jest też bardzo fajne. Co tu jeszcze jest ciekawego? No dalej, to już trzeba mieć troszeczkę więcej tych punktów. Ja myślę, że chyba pójdziemy w ten rynek. To jest też fajny żołnierz, obrażenia plus 20, super sprawa. Chata i kamienny dom, energia minus 1, minus 2 potrzebna, tak? Także jest tego sporo. No dobra, zastanowimy się nad tym dalej. Ja chyba jednak wezmę ten rynek. A tymczasem co? Pójdziemy sobie może tutaj, poziom trudności 1, poziom trudności tu już jest 2, ale tu są te bardzo słabe. Dobra, pójdziemy sobie, rozwalimy jeszcze tę hordę. Tu jest 1200, ale tu są chyba te szybsze, tak? Tak, tu są te szybsze. No dobra, zobaczymy, czy damy radę. Jak nie damy rady, to trudno. Jedziemy sobie z koksem jeszcze, z tymi ząbieczkami. Aha, tutaj z dwóch stron, czyli w sumie co? Czyli dobrze czy źle? Nie wiem, czy to jest dobrze czy źle. Nie mam zielonego pojęcia. Weźmy sobie oczywiście na maksa żołnierzy. Później jeszcze jak będziemy mieli snajperów, to zobaczycie, jak ja będę to robił w pierwszej kolejności snajperzy, a dalej żołnierze, tak? I mamy wtedy takie. No wiadomo, snajperzy mają większy zasięg, tak? No dobra, i tą panią, no i co, jedziemy. Ilu jest 1200, tak? No dobra, zobaczymy, jak to tam będzie.
Może ja sobie pójdę tutaj i może z góry ich trochę przytrzymam. O, zrobimy coś takiego. Ja się tutaj z nimi pobawię w kotkę i myszkę. A moi żołnierze, niech oni sobie tam walczą z troszeczkę mniejszą ilością tych zombiaków. Myślę, że to powinno pomóc. Jak to tam wygląda? Sprawdźmy. No, na razie jest ok. Dobra. Myślę, że na razie jest ok. Nikt tam nie słyszy jęków ginięcia żołnierzy. Ale się nam tutaj ekipa zrobiła duża. Coś tam się już dzieje. Coś tam się już dzieje, ale chyba sobie poradzili. O, tam już się kończy u góry. Nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne. A, oni są tutaj bezrobotni, także... Nie wiem, czy czasami nie zrobię tego więcej szkody niż pożytku z tego. Ale myślę, że chyba nie. Nie, jest spoko. Jeszcze na tym poziomie nie jest tak źle, widzę. No, tam może jeden zginie. Okej, no dwóch zginie, dobra. Poradziliśmy sobie z tą ekipą. Weźmiemy sobie może jeszcze jedną hordę. Ten odcinek chyba nie będzie aż tak długi, mi się wydaje. Więc wykorzystamy ten czas na te dwie hordy, tak. Bardzo słabe i bardzo powolne. No, to będzie troszeczkę dłuższa impreza. Okej, jedziemy z koksem. Jestem ciekawy, czy my dostajemy za to. Tak, chyba dostajemy punkty Imperium za to. 180 chyba, jeśli dobrze widzę. Także spoko. Myślałem, że za to nic nie dostajemy, a jednak punkty Imperium dostajemy. No dobra, to jedziemy sobie jeszcze jedną ekipę rozwalimy. Dobra, no jedziemy żołnierzy, oczywiście na maksa, oczywiście jedną panią, start, no i 10 tysięcy, nie wiem, czy ich puścić na polowanie na początek, a puszczę, niech sobie popolują trochę, ale nie, bo oni się rozbiegną na wszystkie strony. No dobra, niech sobie trochę popolują, a tam zanim ci przyjdą to zdążę się cofnąć w razie co. No tak jak mówiłem, no te misje, te hordy, one nie są zbyt ciekawe, tak? Może później na tych późniejszych etapach, jak pamiętam, no nowe jednostki, na przykład ci giganci, no to trzeba troszeczkę się poruszać tymi jednostkami, tak? Tam już trzeba troszeczkę jednak wprawy, ale na początku, no jeszcze jak są ci biegający zombie, no to nie trwa to aż tak długo, tak? Ale w tym wypadku, no to jest tylko czekanie aż oni wszyscy przyjdą, no i patrzenie, czy wytrwamy napór, tak? A przy takiej ekipie, przy 87 żołnierzach, no to nawet jak nas... Oho! Coś tam już doszło, chyba? Tak jest. Ale porażka to by była, co? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Damy radę, czy nie?
Damy radę, zdążymy. Zdążymy. Dobra. Okej. Utrzymaj pozycję, ty sobie wyjdź w razie co. No, na czym to ja skończyłem? No, na tym, na tych wolnych zombiakach, no to jest tylko patrzenie, czy wytrzymają napór, tak? Nasi żołnierze, no a wytrzymają, no 87, oni nie zbliżają się jakimiś takimi wielkimi hordami, tak? Zobaczycie, że tutaj będzie czerwono, w tym miejscu będzie czerwono, tu będzie czerwono i tu będzie czerwono i to wszystko, oni nawet nie podejdą do naszej pozycji, dlatego w tych misjach myślę, że no siła ognia jest najważniejsza, tak? Co mi z tego? Barykady nie strzelają, tak? To jest zmniejszenie siły ognia. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, że to nie ma zbytnio sensu. Im większa siła ognia, tym lepiej, tak? Tutaj nawet część nie strzela z tyłu, a z czasem oni jeszcze lepiej, z czasem będzie jeszcze lepiej, ponieważ oni tutaj w tych misjach też zdobywają doświadczenie, tak? Więc pewnie jak z 1000-2000 tutaj zginie zombiaków, no to oni zacznie się tutaj robić żółto, tak? I to będzie jeszcze lepiej wyglądało, będą mieli jeszcze większe obrażenia. O, teraz to fajnie wygląda, jak tu ekipa cała stoi i się broni przed nawałnicą zombiaków. Z góry, z dołu, z prawej, z lewej, nie? Ciekawie to by musiało wyglądać z perspektywy takiego żołnierza. Stoi sobie w towarzystwie kumpli, broni jakiegoś tam budyneczku, jakiejś wieży, a wkoło prawie 10 tysięcy zombiaków. No, tak jak mówiłem, będzie tutaj czerwone kółko, kółko wokół tej strażnicy. No jest tych jednostek, nie? Jest tych jednostek. Tak, skończyliśmy serię, znaczy ja już wiem teraz, że skończyłem serię Knights of Honor. Pojawi się nowa seria na kanale Against the Storm, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Polska gra, fajna, klimatyczna, troszeczkę City Builder, troszeczkę taki survival, troszeczkę roguelite, tak. Może się komuś spodoba, może zresztą już znacie. Oceny na Steamie mam bardzo dobre, bardzo fajne. Jest klimat na pewno w tej grze. Trzeba się troszeczkę nakombinować, troszeczkę napocić. Ale tutaj może nie, to nie jest gra strategiczna, bardziej ekonomiczna, tak? Typowo City Builder, nie ma tam jednostek walki. Jest tylko budowanie i no niby to wszystko, ale jednak wystarczająco dużo, tak? Podejmowanie decyzji, a zresztą sami zobaczycie. Na pewno nie ma tam takiej wyżynki jak tutaj. Przydałyby się granaty, nie? Przydałby się tutaj Coelho ze swoimi mocarnymi granatami. Albo chociaż z obszarowymi obrażeniami. Albo jakieś miny tutaj porozstawiać. Akurat chyba w kampanii ja nigdy z min nie korzystałem, ale w trybie survival, który też planuję tutaj rozegrać, może parę misji, bo dlaczego by nie? Skoro przejdziemy kampanię, to jeszcze zostaje do pokazania tryb survival, w który kiedyś grałem, no, bardzo, bardzo dużo. No, tam mamy od razu wszystkie budynki, wszystkie technologie, możemy sobie budować, no i tam... Ja nigdy nie korzystałem z tych min, szczerze mówiąc. Nie wiem, one chyba ranią też nasze jednostki, nasze budynki, więc jak postawi się chyba, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale jeśli się te miny postawi przy murach, to one chyba też ranią nasze mury. A że mają spore obrażenia, no to
no to spore obrażenia też dają naszym, dostają nasze mury, tak? Więc myślę, nie ma to sensu, to już chyba fajniejsze są kolce. Zresztą te kolce są bardzo fajne przy odpowiedniej umiejętności biegania tą naszą panią zwiadowczynią. One są, można powiedzieć, jedną z lepszych broni tutaj w grze. Są też takie małe działka osy, a to widzieliście już chyba w fabryce broni były te osy. To widzieliście, ja z nich raczej też rzadko korzystam podczas gry, chyba że na koniec przy oblężeniu stawiam sobie podwójne takie dwa rządki murów i pomiędzy tymi rządkami murów jeszcze taki jeden rządek tych właśnie działek, tak, które są uzupełnieniem jakby obrony złożonej z balist czy jakichś innych tam działek tych większych wieżyczek. To się bardzo fajnie komponuje. O, połowa już za nami. O, jak widzicie, już się żółto troszeczkę porobiło. Ci z tyłu, to mówię, oni praktycznie nie strzelają. Nie wiem, czy może nawet połowa tych żołnierzy by wystarczyła. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, tutaj proszę bardzo. No, te ciała, jak widzimy, to po czasie znikają, ale no, wcale się nie dziwię. To już by było chyba zbyt duże obciążenie dla komputera, gdybyśmy mieli tutaj 10 tysięcy zombiaków i 10 tysięcy leżących ciał jeszcze dodatkowo. Zresztą to jest normalna praktyka. No, ale mamy tutaj w ogóle nowy typ mapki. To są chyba zakazane ziemie, jeśli się nazywa... A nie, to mieliśmy już w krótszych kopalniach, przepraszam, zapomniałem przecież. No, w każdym razie tak, ten podstawowy przy pierwszej misji to jest chyba jakiś tam spokojny las, czy coś takiego. Później jest chyba gęsty las. Później są chyba... zimowa mapka, to będziemy mieli przy gigancie, wtedy jest jeszcze pustynia, to mieliśmy chyba przy szkieletowych wybrzeżach już, jeśli dobrze pamiętam, no i zostaje właśnie ten zakazany las. To jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o survival, daje najwięcej punktów procentowych, czyli to jest teoretycznie najtrudniejszy rodzaj mapki. No okej, 3000 zostało. No, tak jak widzicie, nie? No tutaj tylko wystarczy po prostu nasztukować sobie żołnierzy i czekać, aż oni przyjdą jak na rzeź, tak? Dlatego te misje mi się najmniej podobają z tych wszystkich. Całkiem słabe są też, jest takich misji kilka, tych strategicznych, ale jest pusta mapa, że tak powiem, pusta mapa i budujemy na pustej mapce. Te misyjki też mi się średnio podobają, ja jednak lubię biegać sobie podczas misji żołnierzami i wycinać zombiaków, robić sobie miejsce pod kolejne budowle. To jest chyba najciekawsze z tej całej produkcji. No ale niestety nie wszystkie misje tak działają, tak? Na jednej mapce później chyba mamy całą mapę odkrytą, jest chyba taka misja. Fajnie też, plusem tej gry jest moim zdaniem duża różnorodność, tak? Już same te misje strategiczne, one się różnią. Do tego właśnie mamy jeszcze te hordy, które no, po kilku takich misjach, na przykład strategicznych, jest fajną odskocznią. Na późniejszych etapach, bo no, to nie jest fajna odskocznia, to jest stanie i czekanie i patrzenie na rzeź. No i te misje fabularne, to bieganie tym naszym bohaterem też jest jakąś tam odskocznią, tak, od tego wszystkiego. Od tego całego budowania osad. No i kolejna rzecz też fajnie moim zdaniem zrobiona, że nie mamy tych technologii od razu wszystkich zbudowanych, tak? Możemy podążać różnymi ścieżkami, czasami sobie w jednej kampanii wybrać sobie te technologie, w innych inne technologie. No i ważne jest też to, znaczy ważne, no dobrze wiedzieć, że punkty technologii zebrane w całej kampanii, one nie starczają na odblokowanie wszystkich
wszystkich technologii, tak? Na pewno można odblokować sobie wszystkie jednostki i tak sobie pewnie zrobimy, żeby pokazać, żeby się pobawić, ale wszystkich tych technologii nie da rady odblokować za jednym podejściem. Za jednym podejściem, tak? Tak jak mówiłem poprzednio, ja właśnie rezygnowałem z tych dostaw no, surowców, tak, drewna, złota, kamienia i żelaza za każdym przyjazdem pociągu. Jakoś mi się to wydawało zawsze mało. Chociaż tak jak mówiłem, no, na początku to jest fajne, tak? Nie trzeba się obawiać, nie trzeba biegać i szukać kamienia, żeby wybudować koszary, czy żelaza, żeby mieć dostęp do żołnierzy, tak? No to jest fajne akurat, tak? Wystarczyłoby w zasadzie no te pierwsze. Chociaż na początku jest chyba drewno, tak? Później jest chyba kamień dopiero. Nie wiem, czy... Nie wiem, musiałbym zobaczyć teraz. Ale szkoda mi po prostu na to punktów technologii, tak? No okej, został 1000. Jeszcze troszeczkę i skończy się męczarnia. Dobra, w sumie połowę można wysłać na polowanie, a drugą połowę zostawimy przy wieży. No, oni się teraz zablokowali, zdziczeli, nie wiedzą co robić, biegną teraz w lewo. Ajajajajaj, no dobra, to zrobimy tak. I tych wyślemy na polowanie. A tych wyślemy tutaj i niech oni sobie tutaj utrzymują pozycję, a reszta niech kosi sobie. No niech po prostu poluje na zło tego świata, oj. Mały defekcik. No dobra. Jeszcze troszeczkę. O, jakie fajne drzewko. Fajne, podoba mi się te modele. Taka niby prościutka grafika, ale naprawdę wygląda to wszystko klimatycznie fajnie. W ogóle mi się podoba ten styl rysowania. O, fajne te drzewka. Czy takie szczególiki, o, jak na przykład te czachy, tak? Gdzieś tam, o, tutaj kości. Czy nawet te modele tych zombiaków, nie? Jak się fajnie poruszają. Albo jak wybuchają. Buch. Dobra. Dobra, zostało 160, ja myślę, że chyba tych też poślę. Polujcie sobie, chociaż... No nie, no paru zostawimy. 5 zostawimy, niech się bawią. Znaczy, niech się nie bawią, niech się reszta bawi. Chociaż dobra, tu z jednej strony tylko idą to. Już pora zakończyć tą farsę. No, chłopaki. A, tu jeszcze jest trzech, dobra. No i wszyscy lecą, nie? Wszyscy lecą tutaj na tych trzech. No troszkę mogłoby być to jakoś troszeczkę inaczej rozwiązane, chociaż nie wiem, czy w ogóle się dałoby coś takiego, czy dałoby coś takiego zrobić. A jeśli tak, to jakim kosztem? No ale okej, dobrnęliśmy, zlikwidowaliśmy wszystkich zarażonych. No i tak jest, mamy już 1930 tych punktów Imperium. Później takie jednostki będą jednostki, które będą kosztowały na przykład 200 punktów Imperium, także to się niby wydaje dużo, ale no nie aż tak dużo, tak? Okej, mamy moją ulubioną misję, przylądek sztormów, ale tutaj sobie pójdziemy później.
chociaż mógłbym już tam iść, z tego względu, że mamy już tą, jak to się mówi, tą energetyczną wieżę. Ale chyba się skuszę najpierw na terytorium Olbrzyma. Wąski szlak na pewno będzie ostatni. Muszę się dobrze zastanowić, jakie technologie wybrać przed tym wąskim szlakiem. Czy aby czasami nie wezmę sobie tej chemii żołnierzy usprawnienia obrażenia plus 20. Tak chyba zrobię, ale pomyślę sobie o tym później. Może to i to sobie wezmę. To byłby dobry pomysł, z energią nie byłoby problemu. Ale tak jak powiedziałem, nad tym zastanowię się później. Ile ja będę miał wtedy? Tutaj będzie 180, 180 i 180, 360, czyli 3 technologie po 120 mógłbym wziąć. Czyli mógłbym wziąć tą chemię, mógłbym wziąć energię cieplną i mógłbym wziąć ten handel. I myślę, że tak zrobię, to albo beton, chociaż myślę, że to raczej nie. Jeżeli będę miał sfery plazmowe, to ten beton nie będzie mi aż tak bardzo potrzebny. No dobra, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Tak jak mówiłem, następna misja terytorium Olbrzyma. Zobaczymy sobie nowego zombiaka, w cudzysłowie, no, znaczy no zombiaka, nieumarłego. Bardzo dużego, jak pewnie się domyślacie. No a tymczasem cóż, dzięki za oglądanie, dzięki za to, że graliśmy razem. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, tak, piszcie komentarze, piszcie, co byście chcieli zobaczyć, czego byście nie chcieli zobaczyć, co się wam podoba, co się wam nie podoba. No i do następnego odcinka z cyklu Die Arbilions. Na razie, trzymajcie się, cześć.